Cześć, witam. Witam Was w Towarzystwie Bartka, czyli Nic Ponia Literackiego, ponieważ jesteśmy w Poznaniu na naszym tradycyjnym, corocznym spotkaniu takim. I to już jest nasze trzecie spotkanie. Trzecie, no. Niedługo to będzie nowa świecka tradycja. Już jest nową świecką tradycją i okrągła trzecia rocznica. Jesteśmy w tej samej kawiarni, w której byliśmy w ubiegłym roku, więc żeby Wam się tło nie pomyliło, ponieważ jest ona bardzo sympatyczna i lubimy tutaj przychodzić. Zanim opowiem Wam i razem z Bartkiem, co w Poznaniu dzisiaj obejrzeliśmy, to jak wiecie, tradycyjnie wymieniamy się prezentami. Bartku, czy masz dla mnie jakieś prezenty? W tym roku był gwiazdor u mnie i zostawił prezent dla Ani i nie tylko, również jest tutaj prezent dla kamerzysty. On zawsze korzysta z mojej popularności. Taki urok życia ze sławą. Więc rozstrzygniesz, na pewno rozpoznasz, który jest dla Ciebie, a który mam nadzieję dla Andrzeja. Tutaj proszę, w torbie z muzeum holenderskiej tradycji. Nie, przepraszam, niderlandzkiej. Niderlandzkiej, no właśnie. Więc to na Twoje ręce. Dobrze, dziękuję. Zobaczymy. Czyli mam wyjmować, tak? Dobrze. Może tu postawię, dobrze, żeby było wygodniej. Zacznę od książek. O, jakie grubasy! Pierwsza książka Michael Gebb. Porozmawiamy o śmierci przy... No jaki przewrotny tytuł! Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji. No nie ma lepszej okazji do rozmawiania o śmierci jak kolacja. Cudownie! Coś powiesz o tej książce? Powiem tylko tyle, że jej nie czytałem, ale przeczytałem opis, mnie bardzo zainteresowało, bo się okazuje, że rozmowy o śmierci mogą być pozytywne. Mogą wpędzać w dobry nastrój i oswajać nas z tą śmiercią. No, w końcu nam bliżej niż dalej, nie? Tobie na pewno, nie? No tak, tak, tak. Ale pomyślałem, że takie coś przewrotnego. A rozmowy zawsze są ciekawe, tym bardziej, że z inteligentnymi ludźmi rozmowy to zawsze kształcą, nie? No naprawdę bardzo dziękuję. Tytuł jest szalenie intrygujący, więc z przyjemnością przeczytam. Druga, grzebie. O, coś daleko wschodniego. Hala Alian, Domy z soli. Przenikliwa opowieść, która ma moc zarówno łamania, jak i uleczania serc. Tę książkę wybrałem dlatego, że wiem, że Ty lubisz podróżować literacko. No a tutaj jest taki kierunek nieoczywisty. Nie jest to typowy romans, tak mi się wydaje, bo to też na podstawie opisu kupowałem, ale tak mi zaintrygowało i mówię, to może się Tobie spodobać. Jestem przekonana, że mi się spodoba, ponieważ Fusy, tak, Wojna sześcioletnia, to i okładka jest przepiękna również, także no naprawdę wygląda bardzo zachęcająco. Teraz trzymam kciuki, żeby grzebie. Nie powtarzał, żeby nie powtórzył grzebie. Nie powtórzył się. O drodze i o poszukiwaniu siebie. Rozmowa z górą. Rafał Fronia. No ale ta książka to... Kupując ją, na pewno nie mnie miałeś na myśli. Tobie też na pewno przeczytasz, ale znam pasję tutaj naszego operatora i może się spodobać, bo tutaj są również nie same rozmowy o górze, ale o samej drodze, o przygotowaniach, o wpływie. Tak jak tutaj rozmawialiśmy chyba w ubiegłym roku z Andrzejem o tym, że to się stanie powoli komercyjne i tutaj są rozmowy na ten temat również. Myślę, że to będzie takie fajne uzupełnienie rozmowy mojej i Andrzeja z ubiegłego roku. Muszę Ci powiedzieć, że wspaniale trafiłeś, ponieważ chyba nie zdradzę Andrzeja tajemnicy, ale powiem Ci, że Andrzej przygotowuje się do zdobycia korony szczytów. To jest korona szczytów województwa lubuskiego i szczyty te mają tam 40 metrów nad poziom morza, ale jest ich sporo i kiedy on już to zdobędzie, to wtedy specjalny film jako z Kima Wysokogórskim też z nim nakręcę. Także lubuskie. Oczywiście, życzę Andrzejowi, a ta książka będzie wspaniałym naprawdę wsparciem do jego przygotowań.
bardzo dziękuję. Grzebie, grzebie. O. Lokowanie produktu. Lokowanie produktu. To jest dla operatora, bo wiem, że operator pije kawę. Tak, operator pije kawę, więc dla niego. Pozostawimy tajemnicy, w tajemnicy, ile, na ile opiewała umowa zamiast za lokowanie produktu. Bo ja to grube miliony trzeba wymyślić. Dobrze. Tutaj, co to mamy? Pałeczki? Nie, ołówki. Ołówki z Poznania. No tak, Poznań widzę. Ołówków nigdy za dużo. No, pomyślałem. Bo one się zawsze przydają i... Też lokowanie produktu. Tu? Są herbaty. Jakie firma sprzedaje. Rozumiem. A że herbata jest nieodłącznym elementem książki, czytania, ale książki... To prawda, to nie są tak jak twoje herbaty świąteczne, takie wymyślne, takie cunaczne. No ale dobre są. Korektor? Nie. To jest, bo mamy karnawał i na pewno pójdziesz na szalone tańce. Tak. To po prostu zobaczyłem, że to są jakieś kreski na oczy się robi. Nie wiem po co to jest, nie wiem czemu się używa, ale ty lubisz takie szalone rzeczy. Tak. To będziesz na złoto po prostu. Na złoto będę. No Bartku, jesteś fantastyczny. Wiesz, czego pragnie każda kobieta, oczywiście. Zwłaszcza w karnawale. No oczywiście. To jest przecudne, bardzo dziękuję. Myślę, że ta uwaga zobowiąże operatora, żeby się o jakimś balu pomyślał, prawda? Żeby... I teraz jakąś złotą kreację? Koniecznie. No i oczywiście tradycyjne... Domki. Tradycyjne nicponiowe domki. A tu jest... Byłem w Berlinie. Kartka dotarła pewnie. Tak, dziękuję. A tu zakładka, że można czytać i trzeba przestać czytać. Kiedyś... Pauzę mam. Rozumiem. Weiterblazer. Bo muszę Wam zdradzić naszą przyjemną tajemnicę, że jeżeli gdziekolwiek bywamy, w jakimś mieście, czy w Polsce, czy na świecie, czy w Europie, wysyłamy sobie z Bartkiem kartki, pocztówki. Tak. I jako, że świat odchodzi od pisania, tylko SMS-uje, my uważamy, że... Taki analogowy kontakt jest bardzo przyjemny. Nawet rzadko się kontaktujemy przez e-maila. Tak. Po prostu wystarczy nam w trakcie tego naszego roku niewidzenia się wysłać nam pocztówkę i to jest równie przyjemne. Bardzo. Jak ja widzę skrzynce na listy, że tak jak wspólnie powiedzieliśmy, że nie jest to rachunek za prąd, tylko jakaś kartka, no to jest to naprawdę fantastyczne przeżycie. Jestem pod ogromnym wrażeniem tych prezentów. Oczywiście znamy się już długo, więc wiemy, co nam sprawi radość i przyjemność. Także teraz operator zbliżenie, bo będzie przytulanie się do Bartka. No ale to zawsze ogromna przyjemność. Zawsze czekam niecierpliwie, żeby się spotkać. W tym roku wyszło chyba dwa tygodnie później niż tydzień później niż zawsze, no ale to tak życie popierowało. Ale czekałem niecierpliwie i czekałem, mówię, żeby Ania odpisała, żeby znaleźli czas i przyjechać do Poznania. Bardzo, bardzo dziękuję. My jesteśmy tutaj już od rana. Może jeszcze tylko jednym słowem wspomnę, że pobyt w Poznaniu to nie tylko wymiana prezentów i takie bycie ze sobą i rozmawianie, ale dzisiaj zaliczyliśmy z Bartkiem Muzeum Narodowe w Poznaniu, wspaniałą wystawę współczesnego malarstwa, Kandyński, Dali, Mondrian, z polskich to był ten Kobro i Władysław Strzemiński. Wszystkim tę wystawę polecamy, bo naprawdę warto. Przepiękne są obiekty i można to. Więc ja się cieszę, ponieważ kiedy Bartek przysyła maila, czy się spotkamy, to wiem jednocześnie, że oczywiście wisienką na torcie jest spotkanie z Bartkiem, ale przy okazji, że tak powiem, się ukulturalnimy. Czego i Wam życzę. Warto się spotykać i warto, więc jeszcze raz dziękuję Ci za te prezenty, za pamięć, za spotkanie, za to, że kartki wysyłasz. No za wszystko Ci dziękuję. Andrzej. Tylko nagrywaj. Właśnie, no uprzedziłeś mnie, bo chciałam mu dać raz w łeb, że on przestał systematycznie nagrywać, że tak często nie nagrywa i ja nie mam okazji oglądać i przekonać się, co on czyta i tak dalej. Czy przyrzekasz poprawę w nowym roku? Przyrzekam poprawę w nowym roku. Wszyscy to słyszą. Wszyscy słyszą i twój kanał ma dużo ludzi, a dużo ludzi to słyszało i będę mieć taki batel. Tak, wszyscy będą mówić kiedy.
Także to jest nasz tradycyjny film, czyli spotkanie z Bartkiem, czyli z Nicponiem z Poznania. Piszcie, komentujcie, co tam, komplementujcie mnie i Bartka. I za chwilę na moim kanale zobaczycie, co Ania mi podała. Tak, za chwilę przejdźcie na kanał. Będzie to dla niego sprężenie się, żeby ten film zamieścić z moimi podarunkami dla Bartka. Więc jeszcze raz w oparach wspaniałych kawy w tej kawiarni. Wspomnień i wszystkiego. Cieszę się z tego spotkania. Pozdrawiam Was wszystkich i dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.